Niby planowany na realizację odcinka miesiąc to sporo czasu i zacząłem go od utrwalania chwil, kiedy konsolę do domu zabrałem, gdzie w ramach testów Kinecta na większej przestrzeni i sensownym ekranie gry z nim związane, powiedzmy, że testowałem. Lecz to nie one są przyczyną, że tego filmu nie widzicie w dniu, kiedy to wam obiecałem, tylko w planowanych na montaż ostatnich dwóch tygodniach wyskoczyły wyjazdy, których się nie spodziewałem. Krótko mówiąc, robiąc filmy hobbystycznie w wolnym czasie zbyt małą, gwarantowaną jego pulę posiadam, by obiecywać terminy co do dnia i z tego też powodu na maile z propozycjami dealów praktycznie nie odpowiadam. Także z taką dokładnością już niczego nie będę wam obiecywał i kończąc to gadanie, powiem, że kolejny i ostatni już odcinek o tych konsolach będzie w tym roku i rozpoczynam opowiadanie. Właściwie ten odcinek można uznać za kontynuację drugiej części, bo rozpocznę go od przygody z tą konsolą, ale zanim do niej wróciłem i zrobiłem z nią to, co obiecałem w poprzednim odcinku, musiałem najpierw przynajmniej pobieżnie zapoznać się z ogromem prac, jakie projektanci z Redmond musieli włożyć w tę edycję Xboxa, aby ta nie tylko była trudniejsza do złamania od poprzedniczki, ale też miała teoretycznie pod tym względem dorównywać lub przebijać w mniemaniu konstruktorów jej bezpośrednią konkurencję. Perypetie z pierwszą edycją dość szybko uświadomiły konstruktorów, że grupa potencjalnych oponentów składa się nie tylko z grona tzw. miłośników kopii zapasowych gier robionych niekoniecznie dla bezpieczeństwa czy domorosłych miłośników emulatorów sprzętu retro, ale też, przypuszczam, na fali trendu robienia z konsol tanich klastrów obliczeniowych, dołączyli do niej misjonarze Linuxa, stawiający ten system na wszystkim, co tylko ma odpowiedni procesor i wystarczający ilość pamięci RAM, a którzy w tym przypadku z pełną mocą przerobową wzięli się za tę konsolę, bo konkurencja uśpiła do 2010 roku ich chęci na hakowanie, zabiegiem dość banalnym, bo udostępnieniem odpowiednich opcji i wspieranych przez siebie narzędzi, czyli nie do końca otwartych, wydaniem. Jak wspomniałem w pierwszym odcinku tego cyklu, konsole wyposażono w nietypowy jak na koncern kojarzony praktycznie tylko z platformą Intela procesor, czyli PowerPC, co mimo wspomnianych już wad pozwoliło konstruktorom konsoli na wykorzystanie bogatego doświadczenia firmy IBM w technologii wirtualizacji stosowanej od wielu lat w dużych ośrodkach obliczeniowych, która pozwala na jednoczesne symulowanie kilku maszyn z załadowanymi do nich niezależnie od siebie systemami operacyjnymi przy relatywnie niewielkim w porównaniu do typowych emulacji narzucie wydajności, wykorzystując tylko jeden procesor z niezbędnymi do jego działania komponentami. Choć na pierwszy rzut oka taki mechanizm w urządzeniu, którego główną domeną powinna być przede wszystkim wysoka wydajność, wygląda najdelikatniej mówiąc bez sensu, to z tego co się dowiedziałem, wygląda na to, że jest ona wykorzystywana tylko dla jednej wirtualnej maszyny, a ważniejszym dla konstruktorów był hypervisor, czyli sprzętowa otoczka zaszyta w procesorze wspierająca ten mechanizm oraz funkcję kontroli uprawnień dostępu systemu operacyjnego do zasobów sprzętowych czy działających w locie mechanizmów szyfrowania i deszyfrowania, dzięki którym treść zapisanego w pamięci flash firmware'u, prawdopodobnie częściowo zakodowana startowym kluczem, jak i ważne dane zapisywane w pamięci RAM losowym, czyli przy każdym włączeniu innym, są zaszyfrowane, czyniąc ten sprzęcior trudniejszym do złamania oraz twardym orzechem do zgryzienia dla amatorów rozgrywek online, w których nie stronią od oszukiwania. A przy okazji Hypervisor, będąc niejako ponad wirtualną maszyną i systemem operacyjnym, pilnuje uruchomionego oprogramowania, prawdopodobnie na zasadzie zgodności z elektronicznym podpisem sprawdzania. Wszystko to byłoby do zhakowania banalne, gdyby nie było sprzętowych zabezpieczeń aktualizacji wstecznej oraz klucze w tym mechanizmie nie były unikalne, a tak wiedząc, że są one nadawane indywidualnie dla każdej konsoli, aby wykorzystać jej potencjał obliczeniowy do własnych celów, oprócz klucza schowanego w firmware napędu optycznego, trzeba jeszcze wyłuskać jeden, z którym jest gorzej, bo jest on zaszyty w samym procesorze.
To wszystko świadczyło, że Microsoft lepiej przygotował się na starcie z znanymi mu wrogami, a walka będzie przypominać dobry film z kina akcji. I w sumie trochę tak było, bo na samym początku pasjonatom i zwolennikom soft modów się poszczęściło, gdy w grze King Kong, z tego co zrozumiałem, kawałek niezabezpieczonego kodu, który można było zastąpić własnym, odkryć zdołali, ale zanim z tego odkrycia udało im się zrobić coś, co wyszłoby na szersze wody, pracownicy Microsoftu lukę w zabezpieczeniach załatali. Kolejne rundy już bardziej sprzętu dotykały i otwierania obudowy konsoli wymagały, a chodzi o odkrytą furtkę przez dobrze znane elektronikom złącze diagnostyczne JTAG, na których odpowiednich stanów pinów wymuszenie w dużym skrócie wprowadzało procesor w stan pozwalający na niepodpisanego kodu uruchomienie, wydobycie klucza procesora i dzięki niemu tak zwanych kopii bezpieczeństwa odpalenie, lecz podobnie jak z poprzednią dziurą, w momencie kiedy konstruktorzy konsoli informacje od tej przeróbce dostali, to w nowszych aktualizacjach systemu tę możliwość, z tego co wiem, też załatali. Pewnie było jeszcze po drodze kilka innych technik, ale ostatnią działającą i wciąż dającą największe szanse na powodzenie metodą konsoli skrakowania jest wykorzystanie specyficznego po odpowiednio krótkim podaniu sygnału resetu procesora zachowanie. Ten w dużym skrócie i uproszczeniu, zamiast permanentnie się wyzerować i przybrać stan przez producenta oczekiwany, kontynuuje pracę z pominięciem weryfikacji oraz uruchamia dowolny program, nawet przez Microsoft niepodpisany. Aby nie było, koncern z Redmond nawet na to odkrycie odpowiedzią płytą główną o nazwie kodowej Winchester z nową wersją procesora, lecz to już była finalna scena tego kina akcji, bo chwilę później nadeszła na kolejną, jeszcze bardziej zabezpieczoną edycję konsoli, czyli Xbox One Pora. I już teraz mogę wrócić do bohatera, którego w poprzednim odcinku rozebrałem i po przeczyszczeniu oraz wymianie pasty na aplikację tego Reset Glitch Hacka w celach edukacyjnych się zdecydowałem. Tym razem uzbrojony w kompletny zestaw składający się z pokazanej w poprzednim odcinku płytki Cool Runnera oraz nabytego znacznie później programatora pozwalającego nie tylko na odczyt czy zapis pamięci flash konsoli, ale też dodatkowo na komunikację z samą płytą, mogłem rozpocząć właściwą zabawę. Patrząc na tak staranne wykonanie opakowania oraz schowaną w nim elektronikę, czy dołączone do Cool Runnera okablowanie, można odnieść wrażenie, że dołączone do tych gadżetów oprogramowanie będzie podobnej jakości, a kreator poprowadzi użytkownika za rękę, pytając o rodzaj konsoli, zaszytą w niej płytę główną, aby wyświetlić właściwą instrukcję pokazującą, jakimi kabelkami i dokładnie gdzie podłączyć i jak skonfigurować programator oraz płytkę Cool Runnera, aby następnie po wpięciu kablem USB programatora do komputera, podpięciu zasilania do konsoli bez jej uruchamiania, pozwolić programatorowi, by rozpoczął procedurę hakowania, aby po wstępnym zaprogramowaniu przejść dalej, pokazując, jak dla wybranej wersji konsoli powinien wyglądać Cool Runner po wlutowaniu. Po tym zabiegu ostatni szlif, czyli włączenie konsoli, by wydobyć klucz z procesora, którym wybrany interfejs zwany dashboardem i docelowy system operacyjny zostanie zakodowany, aby po jego już ostatecznym wgraniu do pamięci flash zobaczyć komunikat z prośbą o wypięciu lub wylutowaniu końcówek programatora, bo sprzęcior został zhakowany. Tylko że to tak nie wygląda, bo autorzy napisali soft raczej dla hakerów, a nie oczekujących lekkiego życia lamerów. Wszystkie informacje, które tu pokazałem, prawdopodobnie z racji już odchodzenia w niepamięć tej konsoli z kilku szczątkowych źródeł wykopałem i w sensowną całość poukładałem, a jakby tego było mało, to nowsza wersja programatora, którą nabyłem, posiadała kabel umożliwiający podpięcie go do specjalnych adapterów, których nie posiadałem, więc przed wlutowaniem okablowania zgodnie z instrukcją dodatkowo uciąć, odizolować i pobielić je musiałem. Kolejnym wyzwaniem po skonfigurowaniu płytki i spięciu wszystkiego w całość było uruchomienie oprogramowania, którego kilka dostępnych w sieci wersji z jakiegoś powodu działać nie chciały, bo jak się zorientowałem dopiero po kilku instrukcjach i minutach główkowania, sterowniki do programatora się nie zainstalowały. Znalazłem pliki w folderze programu, próbowałem nimi zaślepkę w systemie aktualizować, lecz te nie były podpisane i nie chciały się instalować. Aby to obejść, w Windowsie 10 trzeba wywołać stworzone do rozwiązywania problemów w systemie narzędzie, w
którym zaszyta w dalszych opcjach możliwość włączenia trybu instalowania niepodpisanych sterowników, będzie. Po zrobieniu porządku z sterownikiem w oknie aplikacji pojawił się obrazek świadczący o zakończonym sukcesem wykryciu programatora, a po ustaleniu edycji płyty, którą można za pomocą dostępnych w sieci informacji rozpoznać, czy w ostatniej znalezionej wersji skorzystać z opcji autodetekcji, nadeszła na czytanie zawartości pamięci flash pora. Zrobiło się nawet miło, bo operacja ta przebiegła gładko, a po niej wystarczyło na wszelki wypadek pliki zrzutów zachować, wybrać dostępną dla tej płyty metodę glitch 2, kolejny przycisk potem wywołującym zaczytanie danych wcisnąć, by plik z zaszytym Linuxem na podstawie ściągniętego zrzutu pamięci wygenerować i jak domniemałem kolejnym przyciskiem pamięć konsoli oraz CoolRunnera nowym wsadem zaprogramować. Kolejnym etapem było CoolRunnera przygotowanie, co znowu oznaczało kabelkologię, ale najbardziej upierdliwe okazać się może płytki w lutowanie. Przewód masowy czy zasilania, a nawet przewleczony przez otwór przy układzie zarządzającym żółty podpięty do punktu FT6U1 to jeszcze miłe początki zadania, bo podpięcie niebieskiego do linii resetu procesora czy zielonego do PLL wymaga już wyższego poziomu precyzyjnego lutowania. A na deser upierdliwy nieocynowany pad kondensatora został ogarnięty, choć musiałem się z nim pomęczyć, bo dołączony przez producenta kabel ma długość na styk i wyszło, że musi być napięty. Po zabezpieczeniu połączeń wystarczyło przełączyć na płytce CoolRunnera tryb z programowania na normalny, podpiąć konsolę do zasilania, a po upewnieniu się, że dioda sygnalizująca zasilanie się świeci, włączyć konsolę i czekać na inny niż normalnie pojawiający się ekran powitalny, który jak widać, abym miał więcej zabawy, u mnie mimo kilku prób się nie pojawił. Już myślałem, że coś koncertowo schrzaniłem i obawiając się, że gdzieś podczas lutowania coś spaliłem, z powrotem zawartość pamięci NAND przywróciłem, a po sprawdzeniu, że po przywróceniu danych konsola normalnie się uruchamia i ponownym procesie wsadu generowania, zwróciłem uwagę na potraktowaną trochę po macoszemu w instrukcjach kwestię konfiguracji timingu płytki CoolRunnera, którą w nieco mniej oczywisty sposób też trzeba przewałkować, a następnie układ nowym wsadem zaprogramować, co w sumie nie wygląda na skomplikowane, gdy zastosuje się dane dla docelowego modelu płyty, czyli u mnie dla Falcona, proponowane. A po wyłączeniu sprzęciora, odpięciu programatora i po ustawieniu na płytce trybu normalnego, ponowne konsoli włączenie dało taki rezultat i co dla mnie ważne, ekranu Xenon Linux Loadera się pojawienie. Z niego można odczytać potrzebny do wygenerowania wsadu z zmodyfikowanym firmwarem klucz procesora, ale cyferka po cyferce przepisywanie z tak małego ekranu byłoby niczym zmora, tylko że można skorzystać z wygodniejszego mechanizmu, spinając za pomocą kabla sieci LAN z lokalnym routerem, by po przydzieleniu adresu IP Xboxowi i wpisaniu jego do aplikacji przesłać ten klucz wygodnym sieciowym transferem. Po uzyskaniu klucza procesora wystarczy żądany obraz firmware'u konsoli wygenerować i finalnie po raz ostatni pamięć flash zaprogramować. A po odpięciu programatora i przełączeniu trybu pracy CoolRunnera konsolę włączyłem i jak widać taki dashboard zobaczyłem. Innych już nie sprawdzałem, bo rozdłubaną i leżącą parę ładnych miesięcy konsolę w końcu złożyć w całość chciałem, a poza tym jeszcze na parę innych ciekawych przygód z tym modelem konsoli do pokazania wam jeszcze miałem. Mimo kilku upierdliwych w pierwszym kontakcie przeszkód, myślę, że każdy, komu zagadnienia informatyczne nie są obce i trzymanie lutownicy w ręku mu nie wadzi, z takim zestawem do modyfikacji konsoli powinien sobie poradzić. Pytanie tylko, czy warto, bo patrząc z perspektywy 2021 roku, kiedy na rynku seria X jest już sprzedawana, a 360 została zarówno przez Microsoft, jak i twórców dystrybucji Linuxa na nią zapomniana. Do tego ceny większości gier dostępnych na rynku wtórnym spadły do akceptowalnego dla przeciętnego gracza poziomu, więc jestem raczej takiego zdania, że angażowanie się w tego typu przeróbki może mieć
sens tylko do sprzętów retroemulowania lub jeśli pamięć flash konsoli uległa zniszczeniu, a złamanie zabezpieczeń jest jedyną drogą jej od wyrzucenia na złom uratowania. Jako że nie miałem wcześniej styczności z tym tematem, to 8 godzin zajęło mi z sprzęciorem zmaganie, co i tak pewnie będzie tylko odrobiną w porównaniu z pisaniem skryptu, nagraniami lektorskimi, czy tego wszystkiego w całość z montowaniem. Jakby nie patrzeć, myślę, że konstruktorom zabezpieczeń konsoli należą się słowa uznania, bo patrząc na konkurencję wypuszczającą konsolę w tym samym czasie, jest chyba jedyną, której nie da się złamać bez rozbierania, a jak się przyjrzeć, samej hakowania akcji, można dojść do wniosku, że jej autorzy tak zrobili w akcie desperacji. Niemniej jednak to jeszcze nie najwyższy poziom hardkoru z tą konsolą związany, bo w edycji Slim w napędzie zamiast procesora i pamięci, jak w poprzednich edycjach, mikrokontroler został zastosowany, którego niezależnie od powodu, aby przeprogramować, trzeba wiertarką precyzyjną potraktować. A skoro już mówię o edycji Slim, to udało mi się dorwać taką jedną, działającą, już zmodyfikowaną, z niestandardowym dashboardem i strasznie rurkowioną. Panel czołowy pozornie niczego nowego nie wnosi, patrząc na poprzednich bohaterów tej serii, w których też znaleźć można tackę napędu DVD, magiczny włącznik dobrze znany z edycji FAT, przycisk parowania z kontrolerami oraz schowane pod klapką gniazda USB i podobnie jak w edycji E już nie uraczymy na nim gniazd kart pamięci, to dość ciekawą i czasami wkurzającą innowacją jest zmiana przycisku wysuwania płyt i włącznika głównego z pstrykających przycisków membranowych na pojemnościowe typu dotykowego. Tył urządzenia poza znanymi z edycji FAT gniazdami USB, HDMI czy dużym gniazdem pozwalającym podpiąć potężny kabel potrzebny do przesłania analogowych sygnałów audiowizualnych ma już gniazdo pozwalające podłączyć bezpośrednio sensor Kinect oraz, jako jedyna edycja, optyczne wyjście cyfrowego dźwięku. Do tego zasilacz, gniazdo i wtyk przyłączeniowy przybrały bardziej przyjazne formę i już nie mają tej gracji, jakby to był dużej mocy kabel trójfazowy. Dysk twardy wygląda tak samo jak w edycji E, więc na tym zakończę prezentację bohatera, którego z tego co wiem otwarcie bez uszkodzeń to już wyzwanie większe, dlatego też przechodzę do kolejnej części materiału, by podczas czyszczenia pokazać wam, co kryje wnętrze. Pierwszą i chyba najtrudniejszą przeszkodą we wszystkich edycjach tej konsoli razem wziętych są boczne panele skorupy, do których zatrzasków się dostanie dość często dla niewprawionego i nieposiadającego odpowiednich narzędzi ciekawskiego miłośnika wnętrz oznacza ich zmasakrowanie. Chyba że kiepskich poradników się naoglądałem. Dalej już było z górki, bo podobnie jak w edycji Ewy starczyło odpowiednim narzędziem zatrzasków podważanie i w przypadku tego najtrudniejszego odpowiednie skorupy naginanie. A po zdjęciu maskownicy odsłaniającej spód i wkrętów trzymających górną pokrywę moją uwagę zwrócił brak jednego z nich w otworze środkowym oraz modułu Wi-Fi z boku metalowej części obudowy. Choć przedsmak tego, z czym spotkam się w środku obudowy już przy komorze dysku twardego można dostrzec było, to podniesienie pokrywy, a po niej napędu DVD nawet takiego amatora jakim ja jestem, zaskoczyło. O tym, że konsola była zmodyfikowana już po włączeniu wiedziałem, ale takiego miłośnika plucia gorącym klejem to nawet ja się nie spodziewałem. Nie jestem pewien, czy taki zabieg z prowadzeniem kabla jest zamierzony, ale taka pętla może zachowywać się jak cewka, przez którą sygnał może być przez silniejsze zmiany pola magnetycznego zakłócony. Ale ponieważ ta wersja płytki wcześniej mi się nie przyplątała, a z ogólnodostępnych źródeł wynika, że czasem na uruchomienie tej edycji konsoli może zejść aż minuta cała, to zdecydowałem się tych wypocin nie przerabiać, by czegokolwiek nieświadomie nie wyłożyć, a tylko sprzęciora gruntownie przeczyścić, odświeżyć i z powrotem w całość złożyć. Procesor i układ graficzny zostały już wykonane w nowszej technologii, w jednym z celaków zintegrowane i pod osłoną odprowadzającą ciepło dodatkowo schowane. Podobnie stało się z kontrolerem sieci czy konwerterem sygnału wizyjnego, ale to już widzieliście podczas prezentacji ostatniej edycji konsoli, więc niestety nie pokażę
już nic więcej nowego. Właściwie już mało czasu na skończenie tego filmu wtedy miałem, więc za czyszczenie skorupy się zabrałem, uwalonej kurzem, włosami z gorącego kleju i zakurzonego topnika płyty głównej, zabezpieczyłem na wszelki wypadek budzące wątpliwości połączenia i przy okazji pastę na świeżą wymieniłem. Jeszcze taka mała ciekawostka dotycząca pojemnościowych sensorów włącznika i przycisku wysunięcia płyty, bo jak widać jeden i drugi może być też z tej strony użyty. Na tym kończę zmagania z tym egzemplarzem i podkręcam tempo, bo jeszcze chcę wrócić i wyjaśnić tajemnicę bohatera z poprzedniego odcinka, którego dashboard sugeruje, że może to być deweloperska edycja konsoli, ale plakietka z tyłu urządzenia jakoś do niej nie pasuje. Niektórzy w komentarzach potwierdzali, że może to być deweloperska edycja, inni, że jest to zhakowana na przykład RGHM wersja, a dosłownie jeden z was wspomniał, że Microsoft w pewnym momencie stworzył limitowaną edycję rozsyłaną do wybranych influencerów i prezenterów z takim właśnie firmwarem, więc jak tylko poznałem patent na zdjęcie plomby bez jej rozrywania, postanowiłem spróbować odpowiedzieć na nurtującą mnie zagadkę i razem z wami poznać, co kryje wnętrze. Sam proces otwarcia skorupy nie różnił się niczym od poprzednich, więc nie będę was nudzić i ujęć dublować, tylko wspomnę o patencie z podgrzaniem plomby, który faktycznie działa i udało mi się go zreplikować. Przejdę jednak do tego, co mnie najbardziej intrygowało w tej konstrukcji, czyli schowanej pod skorupą oraz napędem płyty głównej, która jak widać na pewno nie została w hakerski sposób przez elektroników potraktowana, a zamiast przeróbek rzuca się w oczy grupka kilku elementów i gniazd, która w typowych wersjach, czyli retail, nie jest do płyty wlutowana. Domniemam, mogą to być złącza potrzebne do podpięcia emulatora napędu DVD oraz innych modułów znajdujących się w przypiętej z boku lub góry obudowy cegle zamiast dysku twardego, a chwilę później, jak entuzjazm już trochę przygasł, dostrzegłem coś takiego. To potwierdzałoby teorię widza wspominającego o dedykowanej dla redaktorów i influencerów serii testowej konsoli, czyli sprzętu dla normalnego użytkownika bezużytecznego, ale postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej i pokopać jeszcze głębiej, aby zajrzeć do systemu plików dysku twardego. W przypadku tej konsoli nie ma niespodzianek znanych z klasika, a wystarczy rozkręcić obudowę przystawki, wypiąć dysk twardy i kablem serial ATA lub za pomocą przejściówki podłączyć do komputera, lecz to jeszcze za mało, by wydobyć coś z tego twardziela. Windows sam z siebie dysku logicznego nie pokaże, choć system plików XFAT obecny na dysku jest przez niego raczej wspierany, bo z tego co się dowiedziałem, w związku z naturą użytego procesora w konsoli, sporo bajtów w ważnych miejscach tego systemu jest odwrotnie poukładanych. Można za pomocą programu do odzyskiwania danych dysk przeskanować w tak zwanym trybie RAW, by w ten sposób jakieś pliki bez nazw wyekstraktować, ale są dedykowane do tej konsoli narzędzia choćby takie jak FAT Explorer, który nawet w wersji próbnej jest w stanie pokazać, co poprzedni właściciel zdołał wykasować. Podsumowując krótko, nędza i bida, bo licząc na jakieś deweloperskie DMA czy narzędzia, trafiłem tylko na save game'y do Assassin's Creed'a. Pewnie ten sprzęcior był z wersją demonstracyjną w formacie deweloperskim tej gry sparowany, więc mimo że zagadkę w pewnym stopniu rozwiązałem, nie czuję się usatysfakcjonowany. Jeszcze do niego wrócę w kolejnym i już na pewno ostatnim odcinku, w którym liczę, że uda mi się z niej zrobić coś użytecznego, a teraz przejdę do kolejnego ciekawego egzemplarza, którego udało mi się upolować i sądząc po opisie usterki myślałem, że podobnym patentem uda mi się ją zreanimować. Tu nic nowego nie pokażę, no może poza tym, że konsola wygląda na nieotwieraną, więc przejdę od razu do wnętrza, jak widać troszkę starszego od poprzedniego i zamiaru wykonania niezbędnych pomiarów. Tym razem jednak napięcie na wyjściu przetwornicy się pojawia, rezonator pracuje, a układ zarządzania z układem pamięci flash przez krótki czas po włączeniu zasilania się komunikuje, więc już wiem, że innego kalibru problem w tym egzemplarzu niestety występuje. Moim zdaniem podejrzanych jest kilku, wśród których znajduje się układ zarządzania konsoli, pamięć flash, choć czytałem też o przypadkach, kiedy podobne objawy wywoływało szkodę. Na
płytka panelu czołowego. Mój pierwszy ślepy strzał, czyli próba ewentualnych napięć i naprężeń skasowania, okazała się pudłem, czy jak kto woli, nieudana. Drugie podejście po przetarciu szlaków z modyfikacją RGH miało de facto za zadanie sprawdzić kondycję pamięci flash poprzez firmware'u zaczytanie. O ile po podpięciu programatora i odpaleniu oprogramowania udało się nawiązać z konsolą połączenie, to po prawidłowym wykryciu konsoli w aplikacji reszta okazała się tylko pragnieniem. Jeszcze trop z panelem czołowym, korzystając z pomocy sprawnego dawcy, sprawdziłem, lecz nadal żadnych widocznych gołym okiem oznak życia niestety nie zobaczyłem. Wrócę jeszcze do błędnego odczytu, bo nie wykluczam złego zrozumienia instrukcji nieprawidłowego wlutowania pinów programatora, ale nawet jakby okazało się, że dobrze to wykonałem, to zanim opadniętej pamięci flash i tym samym chyba końcu naprawy zawyrokuje, to jeszcze bezpośrednio zaczytać pamięć flash za pomocą tej przystawki spróbuję. Ta dotarła do mnie dzień po publikacji pierwszej wersji tego filmu, a z racji, że mając kilka powodów do jego przeedytowania i reuploadowania, zdecydowałem, że w tej wersji pociągnę wątek dalej, dokładając ujęcia z danych zaczytania. Dobrze, że nie wziąłem na pierwszy ogień docelowego układu, a test zrobiłem na egzemplarzu przeznaczonym do zezłomowania, bo aplikacja w przypadku takiej ilości danych nie działa jak zwykle, czyli wynik odczytu pojawia się w oknie i jest możliwość jego edytowania, lecz zamiast tego te tylko do wskazanego w tym polu pliku są od razu zapisywane i podczas programowania odczytywane. Niemniej jednak w końcu po wylutowaniu i oczyszczeniu pinów zawartości pamięci konsoli zczytałem i porównując ją z rzutem zrobionym przez JProgrammer, doszedłem do wniosku, że te pierwsze wyglądają bardziej wiarygodne oraz wiedząc, że piny z złącz debugowych dostępnych na konsoli nie są bezpośrednio do pamięci flash podpięte, tylko dane z niej czytane przepływają przez układ zarządzający, mam poważne wątpliwości, czy ten układ jest w pełnej sprawności. To samo dzieje się przy innej, ale zapisanej tym zrzutem pamięci flash, więc jeśli faktycznie układ zarządzania z jakiegoś powodu dane przekłamuje, to są duże szanse, że jakakolwiek próba zapisu danych w celu sprzęciora ratowania tylko konsolę zbrikuje. Ale jeszcze nie skończyłem z tym egzemplarzem, a nawet zebrałem kilku potencjalnych dawców, aby w kolejnym odcinku dalej wykluczyć bądź potwierdzić wątek z złym wlutowaniem programatora i temat ten do końca wyeksploatować, a jak się uda, to o jedną więcej będę w stanie Wam w ostatnim odcinku o Xboxach 360 podarować. Niemniej jednak, zdając sobie sprawę, że z zbieraniem rekwizytów do filmów o konsolach i to nie tylko Microsoftu przesadziłem, na początek dwóm osobom z mojej widowni dwie z nich przekazać postanowiłem. Pierwszy już wystąpił w pierwszym odcinku, którego kilku widzów sugerowało, abym nie aktualizował, bo stary, ponoć dobry dashboard na nim się uchował. Drugi doświadczony życiem egzemplarz, którego za symboliczną kwotę trafiłem, po tym jak się okazało, że procesor i grafika żyją, umyłem, przeczyściłem i przy wsparciu dawców nie dających żadnych nadziei, z których płytkę z wyłącznikiem, brakujące części obudowy i dysk wydobyłem, wynikowo sprawny i mam nadzieję przyzwoity egzemplarz ulepiłem. Swoją drogą ta czynność była ekstremalnie frustrującym wyzwaniem, bo nie miałem drugiego napędu pasującego mechaniką do zwichrowanego egzemplarza, co wiązało się z czyszczeniem, smarowaniem mechaniki napędu DVD i równie skomplikowanym jak wmontowanie drzwi z jednego poloneza do drugiego, wszystkiego z pasowaniem. A ponieważ zauważyłem, że sporo osób komentujących przed opisami czy filmami uzupełniającymi lubi swój wzrok chować, zdecydowałem się im ulżyć z rozczarowaniem wynikającym z faktu, że konsole, tak jak wspomniałem w filmie, tydzień po premierze zostały przekazane, finał rozdania domontować. Warunkiem zgłoszenia się do listy chętnych było napisanie pod filmem komentarza z odpowiedzią na pytanie, jaki jest nick lub, jak kto woli, pseudonim widza, którego fanty sprawiły cyklu o konsolach Xbox 360 powstanie. Dla formalności powiem, że chodziło o Marvela, a z racji przewyższającej moje oczekiwania liczbie chętnych, którzy podali prawidłową odpowiedź, filmami u kolegów po fachu się zainspirowałem i podobnie jak oni rozstrzygnęli w podobnych sytuacjach, dwa komentarze w suplemencie do poprzedniego odcinka subiektywnie wytypowałem. Streszczając suplement, w którym moje
spontaniczne gadanie nawet u mnie wywołuje zażenowanie, wybrałem komentarz Mr. Scorpinora i pana Sebastiana, którym gratuluję, a wszystkich, którym jednak nie udało się tym razem, informuję, że w finalnym odcinku będą nowsze edycje zaprezentowane i ciekawsze, bardziej kreatywne wyzwania, by je zdobyć, przygotowane. Na razie nic więcej nie zdradzam, tylko kończę odcinek odezwą tą. Do zobaczenia, trzymajcie się. Oh.